Planie, kiedy i gdzie odbędzie się festiwal, o tym już teraz w rozmowie z panią Barbarą Kozdąbrowską, dyrektor Muzeum Ziemi Puckiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Na początek chcielibyśmy zapytać, jak podróż do radia? Spokojnie, bez spokojnie, nerwów? Spokojnie, bez nerwów, tak, bez korków, o dziwo. Wakacje jeszcze mamy. Jeszcze mamy i dlatego tym bardziej zdziwienie, że wszystko poszło gładko. Tym bardziej cieszymy się, że pani do nas dotarła. Pani dyrektor, wiemy gdzie, bo o tym wspomniała przed chwilą Katarzyna, że w Nadolu, ale powiedzmy na początek kiedy, aby zainteresowane osoby mogły w kalendarzu zaplanować sobie tą wizytę, no bo niewątpliwie jest to niemałe wydarzenie. Zgadza się. Wydarzenie nastąpi w najbliższą niedzielę, 28 sierpnia. Zapraszamy do Nadola nad Jezioro Żarnowieckie, do naszego skansenu Zagroda Górska i Rybacka i do przystani nad jeziorem. 28 sierpnia, niedziela. Zapisane. Tak. Pani dyrektor, to kolejna edycja Dnia Chleba i Miodu. Co to za wydarzenie, to podziękowanie za plony? Bo w końcu mamy koniec sierpnia. Tak. To jest święto, możemy powiedzieć, tak jak nazwa wskazuje, święto chleba i miodu. Mamy koniec sierpnia, kończą się żniwa, zbiórka, więc jest to zbiory plonów z pól. Także wszystko to składa się na nasze wydarzenie, na nasze święto w muzeum. Teraz o samym skansenie, bo to też i to wydarzenie właśnie się odbędzie w Nadolu, gdzie odbędzie się festyn. To klimatyczne miejsce. Jaki ono ma charakter? Jest to, jak sama nazwa wskazuje, Zagroda Górska i Rybacka, czyli jest to skansen powstały na bazie XIX-wiecznej Zagrody Górskiej, czyli bogatego rolnika kaszubskiego. I tam w tych starych zabudowaniach, w ich otoczeniu odbywają się nasze imprezy. No dobrze, co na najbliższej imprezie? Moc wydarzeń. To znaczy... Brzmi dobrze. Brzmi dobrze, tak. Myślę, że dla każdego coś dobrego. Czyli mamy i występy artystyczne zespołów ludowych, mamy kaszubskie kabarety, to jest ta część artystyczna, mamy też część taką edukacyjno-folklorystyczną, jarmarkową, gdzie będą prezentowane i warsztaty właśnie edukacyjne związane z obróbką zboża. Będzie też pokaz wypieku chleba w piecu chlebowym, wyrobu masła. Będą rzemieślnicy ze swoimi warsztatami, no i wystawcy. Także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. No i oczywiście punkt, myślę, że taki najważniejszy tego dnia, czyli konkurs wieńców dożynkowych, bo o tym musimy też pamiętać. Czy jeszcze wystawcy mogą się zapisywać, czy już jest lista zamknięta, macie dosyć? Nie, my już mamy listę zamkniętą, także to niestety już na tę edycję tegoroczną lista zamknięta. Zapraszamy na przyszły rok. Dużo wystawców? Sporo. Sporo? Sporo, tak. Co mogą zobaczyć osoby odwiedzające, które tam do skansenu, do Nadola, czy też do zagrody podjadą, zobaczą? To znaczy tak, jeżeli chodzi o wystawców, no to tutaj będziemy mieli rzemieślników prezentujących, ale też sprzedających swoje wyroby. Czyli tu będzie i haft, i rzeźba, będzie rogarstwo, będzie tak zwane rzemiosło artystyczne. Także tutaj będzie, no myślę, wiele tych właśnie rękodzieł, plecionkarstwo również. Także myślę, że każdy tutaj znajdzie coś dla siebie. Natomiast w tej wersji edukacyjnej, no to tutaj będziemy przede wszystkim obracać się wokół zboża, czyli młócenie zboża, wianie zboża i zajęcia edukacyjne właśnie z tym zbożem związane. Czytamy też w programie, że będą pokazy wypieku chleba, wyrobu masła, mielenia tabaki oraz warsztaty dla dzieci. No tak, czyli tak jak wspominałam, będzie można zobaczyć, jak się kiedyś wypiekało chleb w piecu chlebowym. To już dla tych, którzy byli, to wiedzą, jak to się odbywa. Ci, którzy nie byli jeszcze na naszej imprezie, no to serdecznie zapraszamy. Jest to piec zewnętrzny, opalany drzewem, także zapraszam, jeżeli ktoś jeszcze nie widział, no to żeby to zobaczył. Wyrób masła w cieżące. Czyli ręcznie, dawnymi metodami, również tabacznictwo, czyli wyrób tabaki w kachlu z mielokiem.
No i warsztaty edukacyjne, czyli tutaj, tak jak już wcześniej wspominałam, mielenie zboża, młócenie, wianie, to wszystko będzie można zobaczyć w Nadolu. No i też, jeżeli chodzi o miody, no to tutaj o edukacji, w tej części edukacyjnej, to będzie można robić sobie tutaj zwierzątka, między innymi pszczółki z papieru, to dla dzieci. Dodajmy, że organizatorem jest Muzeum Ziemi Puckiej, a na dole to już sąsiednia gmina Gniewino. Działacie wspólnie? To jest wasza siedziba, nasz oddział. Oddział. Tak, siedzibę główną mamy w Pucku, natomiast na dole jest naszym oddziałem. Natomiast oczywiście z uwagi na to, że ten oddział już jest położony poza granicami, nie dość, że gminy Puck, to powiatu puckiego, bo już się znajduje na terenie gminy Gniewino w powiecie wejherowskim, to tutaj bardzo blisko współpracujemy. Zresztą muszę tutaj również powiedzieć, że współorganizatorem tego wydarzenia nadchodzącego jest także gmina Gniewino i Centrum Kultury w Gniewinie. Także te nasza współpraca jest bardzo bliska i bardzo owocna. Czyli w najbliższą niedzielę na dole będzie taką krainą miodem i chlebem płynącą. Tak możemy powiedzieć. No dobrze, o samym święcie teraz, pani dyrektor. Jak wygląda takie święto? To jest od kilku lat już, tak? To znaczy, nasz Dzień Chleba i Miodu organizujemy dokładnie od 2010 roku, czyli już trochę lat minęło. Natomiast początki były troszeczkę wcześniej, dlatego że w 2006 roku zorganizowano imprezę pod nazwą Kaszebski Pszczelnik. I to była impreza zorganizowana przez Związek Pszczelarzy w Pucku, koło Puckie, aby raz uczcić ich wówczas 50-lecie powstania, ale też właśnie miała to być taka impreza promująca pomorskie miody. I z biegiem czasu ona się przerodziła, właśnie dodano ten element chleba, no i dzisiaj mamy to wydarzenie pod nazwą Dzień Chleba i Miodu. I na gości nie narzekacie. Są. Są, jak najbardziej, tak. Chociaż zawsze my oczywiście wszystkich chętnie zapraszamy i tak, aby no to nasze grono gości się powiększało z roku na rok, ale nie narzekamy i serdecznie wszystkich zapraszamy. Punktem kulminacyjnym będzie konkurs wieńców dożynkowych, o których wspomniała pani wcześniej. Tak. Mhm. Jak to będzie wyglądało? Tutaj oczywiście został ustanowiony regulamin, mamy komisję trzyosobową i te wieńce, które najpierw będą oczywiście podczas rozpoczynającej całą imprezę mszy świętej w kościele nadolskim, zostaną przeniesione do skansenu. Tam oczywiście komisja poddaje weryfikacji. No i później będzie ogłoszenie wyników. Oczywiście tutaj mamy w tym roku mamy kategorię jedną, czyli wieńców tradycyjnych, wykonanych z tych podstawowych zbóż, płodów rolnych, które i oczywiście warzyw, owoców, które zbieramy, które rosną na naszej ziemi. Czy już pani dyrektor widziała te wieńce? Nie, jeszcze nie. Będzie zaskoczenie w niedzielę. Będzie zaskoczenie. Myślę, że jeszcze wszystkich chyba nikt nie widział. Rozumiem. Ile osób z takimi wieńcami się zgłosiło? Ile wieńców będzie do oceny? Na dziś jest to 8 wieńców, jeżeli dobrze pamiętam. Czyli no, trzeba będzie troszkę pomyśleć nad tym, który będzie ten najpiękniejszy, najcudowniejszy, najładniejszy. No właśnie, jaką kategorią to mierzyć? Tak, tak. Znaczy, no o tej kategorii to wspominałam, czyli tak zwane wieńce tradycyjne. Tak, czyli no, tradycyjnie no to były korony, właśnie te cztery podstawowe zboża, tak, nie ma domieszek kwiatów sztucznych czy kupnych, tak, czyli te wszystkie zioła, warzywa, owoce, które rosną w naszych ogrodach. Czyli to co ziemia jest ta dała. Podstawa. Co ziemia dała. Tak, taka jest idea. Czyli w najbliższą niedzielę festyn Dnia Chleba i Miodu rozpoczynacie, tak jak pani dyrektor wspomniała, mszą świętą w Nadolu, w kościele. Tak, o godzinie 10 rozpocznie się msza. Po mszy będzie przejście takie uroczyste przy dźwiękach orkiestry gniewińskiej do skansenu, właśnie z
z wieńcami, rozstawienie tych wieńców, powitanie nastąpi na, nazwijmy to, małej scenie, czyli tej scenie na terenie skansenu. Tam będzie powitanie, otwarcie festynu, natomiast już ta część artystyczna odbędzie się na tej scenie, przepraszam, na scenie w dużej, czyli na przystani nad jeziorem. Zatem jeżeli państwo nie mają jeszcze planów na najbliższą niedzielę, to jak najbardziej zapraszamy do Nadola 28 sierpnia. Przypomnijmy, od godziny? O 10 w kościele, od godziny 11 na terenie skansenu. Zachęcała pani Barbara Kos-Dąbrowska, dyrektor Muzeum Ziemi Włódzkiej. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję również.